Należy zauważyć, że w tej chwili jest szeroko rozumiany atak na Słowian z każdej możliwej strony, czyli to jest takie po prostu zaatakowanie, jesteśmy w każdej możliwej formie i duchowej, i fizycznej, i mentalnej. Wieś, niech nikt nie liczy, niech miasto nie liczy, że wieś was wyleczy w tej chwili, a wy uzdrowi, wykarmi. Nie ma szans. Dlatego, że kiedyś przed wojną i po wojnie, a jeszcze 20 lat temu, to w każdym domu była po jedna, po dwie, po trzy krowy. Ania tutaj dodała, że teraz jest 3 samochody. Niech nikt nie liczy, dlatego ten program szybki, szybki, zamieniamy trawniki na warzywniki, jesteście w stanie po prostu przeżyć, wyżywić się, bo żeby odbudować po głowie krów, to nie jest tak po prostu założyć sobie grządkę i posiać wrzodkiewkę i ona jest tak praktycznie dwa miesiące, tak? Trzeba 3 lata czekać, żeby matka powstała, prawda, z młodej krowy i czasem może być wypadek taki, jaki u mnie zdarzył, prawda, i zginęła. Ale mam parę sztuk. Jest takie powiedzenie, że w Mongolii jedna krowa żywi 4 rodziny. Problem jest tylko w Polsce jeden, że w Polsce jedna gmina żywi 4 krowy. A teraz, kochani, dochodzi jeszcze 3 miliony będzie za niedługo do wyżywienia, a to nawet nie, że oni z marszu już dostają. Ja bardzo boleję serce boli mnie, bo jakiś tam 1 milion Polaków został w Kazachstanie i na Syberii. Tymi bidakami nie ma się kto zająć. Oni by nas po rękach całowali. A ci, którzy przychodzą, oni mówią, takie warunki nas nie interesują. No i zapchany pociąg do Berlina i Frankfurtu dzisiaj był na centralnym. Tam niech jadą. A ja mam pytanie. W bloku 10-piętrowym z losowania ten trawnik będzie czy jak? W bloku 10-piętrowym, jeśli ma dużą lożę, to na balkonie jesteśmy w stanie po prostu zrobić rolnictwo pionowe. Wieżyczki. Tak, tutaj właśnie Janek Kolbusz ma bardzo fajne rozwiązanie, które jest testowane u mnie w tunelu i jest też u Widokersa ustawione. To jest rolnictwo pionowe. W każdej możliwej części domu od strony słonecznej możecie sobie zrobić rury w pionie, w skrzynkach, w workach i działki. Szukajcie tych działek, bo one jeszcze są. Za niedługo tam będzie trawa zrywana. Słuchajcie, to, że idzie o tych koniach, żeśmy mówili, o tych 4 jeźdźcach. Oni to zaplanowali. To jest wszystko zaplanowane punkt po punkcie. Także wczesną wiosną wchodzimy w pole, już wchodzimy, już wysiewamy rosady. Ja widzę, jaki ruch się odbywa na centralach nasiennych. Jaki jest ruch w nasionach. Oni też to chcą zakazać. A jak jest jakaś krowa, jak jakąś babunia ma tą krowę, ja sprzedaję takie urządzenia kuchenne i mówię wprost, poszukaj sobie krowy gdzieś tam w pobliżu. Daj komuś zarobić. Weź sobie 5 litrów mleka. Zrób sobie śmietanę, zsiadłe mleko i serwatka. Kochani, gdybyście wiedzieli, co to jest serwatka, jakie ma wartości odżywcze, jak poprawia wyniki, wystarczy ją tylko po prostu pić. Nie no, mówimy o krowie. Także po głowie krów szybko nie odbudujemy, a jeśli chodzi, jeszcze tutaj pan doktor mówił o ten odór z obornika. Skąd on się bierze? Wchodzi do mnie weterynarz na kontrol. Pierwsze mówi, tutaj nie ma tabliczki zakaz wstępu, ale ja mówię, kutka jest. Ale mówi, jeszcze musi być tabliczka. No i jak on wchodzi, policzyć sztuki. No i tam było wtedy 25 sztuk. I ja mówię, panie doktorze, kupa jest dobrze uformowana i nie cuchnie. No i on tak się porozglądał, no faktycznie. Potem przyjechali jakieś, prawda, pobierać krew na badania. Jeden po drugim, patrzy, mój ty, jakoś tutaj trochę inaczej. Z czego to się bierze? No właśnie z tego, co te świnie jedzą. Jak one dostają cały czas chemię i piją chemię i chemią są pryskane i w tą taką niby bardzo zdrową, najlepsze mięso, karkówka, ja mówię, że policzek, ale tutaj w karkówkę dostaje ten antybiotyk. I co to z tej świni po prostu płynie? Sama toksyna i ten odór, jak się przejeżdża przez Wielkopolskę, przez te kurniki, do tego zapachu, jak nabije do samochodu, to jeszcze przez 10 km przy otwartych szybach się jedzie i dalej ten odór jest, jak tam ludzie mieszkają. A jeszcze gleby, jakie tam są, które odniosą na otoczenie, to nie wsiąka, bo nie ma w co. Nie ma w co wsiąkać. No i teraz słuchajcie, taka to jest na przykład historia. W tamtym roku, w początku maja, poruszyliśmy temat utylizacji zdrowych świń po ASF-ie. No, utylizacja kosztuje. Wpadli na szalony pomysł,
400 tirów chcieli zakopać w jednym dole i ten dół już był wykopany i jazda, już tam te auta się udały. No i ten rolnik miejscowy poprosił mnie, żeby zrobić jakiś boom. A to akurat wybrali koniec kwietnia, początek maja, czyli długi majowy weekend. Jedne media niezainteresowane, drugie niezainteresowane. Wziąłem Andy Choiński, ruszyliśmy temat, zrobiliśmy na żywo potem w Realu. Nie udało im się zakopać to, zawieźli gdzieś tam dalej. Oczywiście wójt jakiejś tam, prawda, gminy wziął pieniądze, miał 3 hektary działki. Wyobrażacie Państwo sobie to, co pan doktor mówi. W ziemię zakopać. Ja miałem padnięcie takiego malutkiego prosiaczka. Ja bym to może lepiej zakopać, tak mówię. Nie, nie, bo to musi przyjechać Saria, musi przyjechać zakład utylizacji. Ale 400 tirów można. Także słuchajcie, świat zwariował. Wszystko jest dokładnie odwrotnie to, co oni podają. I kiedyś był taki wywiad dr Kinda Rainey. To był jej ostatni wykład u Janusza Zagórskiego. Tytuł wykładu. Odwróć wszystko do góry nogami, a dowiesz się prawdy. A pamiętacie Państwo zlewki z kuchni? Co z nimi się teraz dzieje? A wiecie, że w domkach na Ślęży przyjeżdżają po worki z odpadami organicznymi z ogródka. Zamiast to kompostować, to ludzie po prostu oddają do spalania. Słuchajcie, no szaleństwo po prostu. Trawę też odbierają z trawnika, która jest najlepszą formą... Albo trawę. No ściółkować czym? Najlepiej trawą. Tak 2 centymetry pomiędzy czosnek, pomiędzy cebulę i prysnąć pożytecznymi mikroorganizmami. Można to robić w przyjemny sposób i odpoczywać jeszcze przy okazji. I mądry. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.